gość Polskiego Radia 24. A jest nim Eugeniusz Kłopotek, niezawodowy poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie pośle. To macie pewien problem, co? Ja myślę, że sprawa się już chyba powoli wyjaśnia. O, przepraszam. Wyjaśnia się. Tak. Właściwie w tej chwili są tylko dwa warianty, bo ja rozumiem, do czego pan zmierza, nie? Co też postanowi Rada Naczelna w sobotę, prawda? No i pan powie, że postanowi co? Powiem tak. Pierwszeństwo na mojego nosa politycznego. Pierwszeństwo, przynajmniej tak sądzę po dotychczasowych rozmowach, również mając na uwadze tamten pierwszy wynik głosowania, prawda, za dużą koalicją, że pierwszeństwo ma klasyczna koalicja PO-PSL. Podkreślam, klasyczna koalicja bez lewicy. Na drugim miejscu jest klasyczna, nie koalicja, tylko partia polityczna, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe. I właściwie trzeciego wariantu nie ma. Jeżeli tercium non datur, to zatrzymajmy się przy tym pierwszym etapie. Na tyle tylko, że Grzegorz Schetyna i inni prominentni politycy Platformy mówią, możecie się przyłączyć, dopisać, ale nie liczcie na wyłączność. Bo z Sojuszem Lewicy Demokratycznej jestem dogadany, a Włodzimierz Czarzasty, który siedział przed tym samym mikrofonem, w tym samym studiu, rozmawiał z tym samym redaktorem Polskiego Radia, to mówił tak, no dajmy im jeszcze ten tydzień. Skoro skakali 5 tygodni temu wraz z nami, że kto nie skacze ten zapisem w jednej koalicji europejskiej, to i zaraz poskaczą z nami obok nas, no bo nie mają innego wyjścia. A w drugim, no to Grzegorz Schetyna mówi dziś wprost. Start przeciwko partii opozycyjnej, samobójcze dla PSL, czyli będą was wbić jak w bęben, jeśli pójdziecie sami. My sobie poradzimy, panie Grzegorzu, niech pan się o nas nie martwi. Natomiast niech się pan martwi o swoją formację, bo jeśli pan pójdzie szeroko z lewicą, zwłaszcza z tą skrajną lewicą, a jeszcze jak pan przyłączy sobie Biedronia, to pan dobrze wie, że Platforma pęknie. Platforma. I część odejdzie. No i jaka to część? Bo słyszę o tym ze wszechmiar, że jakaś grupa wielkich konserwatystów odejdzie z Platformy Obywatelskiej do PSL-u i was wesprze. Nie, ja nie twierdzę, że oni akurat wszyscy odejdą do PSL-u, ale też również część wyborców się odwróci od Platformy Obywatelskiej. Dlatego ja powiem tak, pójście tak ostro na lewo Platformy Obywatelskiej powoduje zwiększenie miejsca na środku sceny politycznej, a więc jest to szansa dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo jak pan wie, kodeks wyborczy mówi wyraźnie, albo jest koalicja partii politycznych, tylko i wyłącznie, albo jest komitet wyborczy partii politycznej, bądź komitet wyborczy wyborców. Praktycznie dla nas to są tylko te dwa warianty, albo Platforma idzie razem z nami, a jeśli nie, dziękujemy, idziemy sami. Ale co wam zrobił złego wasz były koalicjant o nazwie Sojusz Lewicy Demokratycznej, z którym współrządziliście dwie kadencje, że teraz mówicie swojemu drugiemu byłemu współkoalicjantowi, no z tymi drugimi to już nie. Dawno, dawno temu rządziliśmy. Niektórzy to pamiętają, ja pamiętam to, oczywiście. Ja też pamiętam. Natomiast, wie pan, my mamy w pamięci to, co się działo w kampanii do Parlamentu Europejskiego, gdzie przyszło nam, członkom PSL-u, mi również, tłumaczyć się za własne grzechy. No przepraszam bardzo, za własne grzechy mogę odpowiadać, ale nie będę odpowiadał za grzechy LGBT-owców czy Jarzeskich. No, ale jako symboli ale właśnie tej skrajnej lewicy. Jarzeski to nie był gość od SLD, tylko od Donalda Tuska. Wypisz, wymaluj, no twórcy Platformy Obywatelskiej. No właśnie się dziwię, że gościa wcześniej nie prześwietlili lepiej. Co no, on chce właśnie tam opowiadać? Właśnie prześwietlili. No. Nie udawajmy, że jest inaczej. Nie. Sądzi pan, że on zupełnie miał to wszystko poukładane z Platformą? Nie sądzę. Moim zdaniem popłynął trochę. Z Grzegorzem Schetyną, no może nie, ale i z Donaldem Tuskiem. No. Nie chcę mi się w to wierzyć, bo sądząc po marsowej minie Tuska, bo jednak media pokazywały również minę Tuska. Tak, w trakcie, mina Tuska. Kiedy tam kościół atakował, to też tak pamiętam przez całe lata. No nie będę tłumaczył, nie jestem jego adwokatem, ale nam przyszło się tłumaczyć z nie swoich win. W związku z oklasków Władysława Kosiniaka-Kamysza dla Jarzeckiego. Nie, stop. Panie redaktorze, ale o to waszego proszę. Sekretarza generalnego. Panie redaktorze, teraz ja mówię. Bo pan mnie zaprosił, to teraz ja mówię. Otóż, jeżeli... Kłopotek się wściekł. Nie, wkurzyłem się, bo tak nie wolno. Bo jeżeli na przykład Jarzecki powiedział, co powiedział, popłynął strasznie i zaprasza do stołu, do mównicy gościa. W tym momencie to jest normalne, że dla tego gościa są oklaski, a pan próbuje, inni też, przypisywać te oklaski Jarzeckiemu. W życiu, nie? Zresztą Kosiniak-Kamysz,
Oczywiście można by powiedzieć, że w pewnym momencie ktoś powinien ostro zareagować. Gdybym ja tam był, no to pan mnie zna, nie? No, coś by się stało. No. Ale to ani Władysław Kosiniak-Kamysz przez dobę tego nie skomentował, ani Donald Tusk, który mówił bezpośrednio po Jaszczewskim, nie skomentował. Szkoda, że tego nie zrobił. Natomiast Kosiniak-Kamysz się odciął zdecydowanie od tego. Nie? Ale nie podczas tego spotkania nie wyszedł. Dobrze, że mnie tam nie było, bo nie, na pewno by coś było. No dostałby pan jakieś zarzuty w takim razie, jak rozumiem, tak, za przekroczenie granic. Gościa bym po prostu wyprowadził, no nic więcej. Nie. Trzeba to było zrobić. To może trzeba było to zrobić. Może trzeba było przejechać. Może wtedy mielibyście. Ale ja nie miałem zaproszenia. Ktoś was spróbuje. Powiem panu tak, że akurat do tego PSL nie miałoby lepszego wyniku. PSL miałoby fajny wynik, przekroczyłby próg wyborczy, gdyby startowało samodzielnie, a nie w tej wielkiej koalicji. Popełniliśmy błąd. Mówił pan, popełniliście błąd i teraz próbujecie wyciągnąć z tego wnioski, jak Grzegorz Schetyna mówi wam wyraźnie, możecie się zwasalizować, nie będziemy już udawać jakiejś tam równości, to ja mam najwięcej poparcia, a mamy system dwublokowy. Ale dobrze, no niech sobie Grzegorz Schetyna robi swoje i my będziemy robić swoje i mam nadzieję, że moje koleżanki, moi koledzy z Rady Naczelnej coś po tym wszystkim zrozumieli. Również po tych wypowiedziach czołowych działaczy Platformy Obywatelskiej. Raz jeszcze podkreślam, gdyby nas wtedy posłuchano, niestety było nas tylko 8, w tym ja, którzy chcieli iść samodzielnie, to najprawdopodobniej dzisiaj bylibyśmy zupełnie w innej sytuacji. A tak, żeśmy niestety trochę potracili. No i teraz, panie pośle, chcę pan powiedzieć, że skoro już poszliście w lewo, mimo tych głosów, tych 8 muszkieterów, i potem szliście w tym marszu na Plac Konstytucji z 1953 roku, do której poprawki robił osobiście Józef Wissarionowicz Stalin. Jaki złośliwiec już teraz. Teraz się wyżywa na mnie tutaj. No. I tam szedł taki przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, Rafał Grupiński, który mówił, że jesienią będą wprowadzać te związki partnerskie, ale nie mogą o tym teraz mówić, bo w godzinie ludzie... Słyszeliśmy te wypowiedzi. I teraz chcę mi pan powiedzieć, że raptem 5 tygodni później możecie raptownie skręcać w prawo i ludzie wam w to uwierzą. Przecież to idziecie od lewej do prawej, od lewej znowu, do prawej. Znowu protestuję i to zdecydowanie. Nie, że od lewej do prawej, tylko trzeba wrócić na naszą ścieżkę. Na naszą ścieżkę, którą kroczyliśmy od lat, a nie, że teraz troszeczkę zbłądziliśmy, bo zbłądziliśmy. A wracamy kiedy zbłądziliście? Kiedy zbłądziliście? Wstępując do Koalicji Europejskiej, tak czy jest. Sporo wcześniej? Nie, zbłądziliśmy przede wszystkim wstępując do Koalicji Europejskiej. A wstępując do antypisu takiego twardego, nie zbłądziliście? Ależ czy pan nie zauważył, panie redaktorze, że my dosyć często, niektórzy mówią, że za często, popieramy dobre propozycje Prawa i Sprawiedliwości. Również w tej kadencji ekipy rządzącej. Panie pośle, nie jest tak, że my jesteśmy totalną opozycją, jak oczywiście cały czas się nazywa Platformę i tak dalej. Oni się sami tak nazywali. A my jesteśmy opozycją racjonalną. Tak bym to określił. Dobrze, racjonalna opozycja mówi tak, jak mówił kiedyś wasz lider i premier, Waldemar Pawlak. No, kto wygra? Nasz koalicjant. A tutaj wasz obecny lider i wasz wicepremier mówi tak, idziemy sami, ale na pewno nigdy nic nie będziemy współpracować z PiS-em. No, to każdy wyborca widzi, to będzie przebudówka Platformy. Nie, na pewno. Grzegorz Schetyna może traktować to pod nogę. Ja muszę panu powiedzieć, ja wiem, że pan próbuje teraz mnie wciągnąć w tę dyskusję na temat, czy my możemy coś z PiS-em. Otóż wie pan, powiem tak. Jeżeli spojrzymy na kwestie światopoglądowe, czy nam jest tak daleko od PiS-u? Nie jest. Jeśli spojrzymy na kwestie społeczno-gospodarcze, czy nam jest daleko tak od PiS-u? Nie jest. Ale jeśli spojrzymy z punktu widzenia naruszania fundamentów państwa prawnego, to już jesteśmy daleko od siebie. Mało tego, jeśli ja pamiętam jeszcze... To było niedawno. Dzwoni Kosiniak-Kamysz, żeby powiedzieć, że złe rzeczy pan mówi w tym Polskim Radiu 24. A jeszcze, widzi pan, pamiętam jak przed wyborami samorządowymi pani ówczesna wicemarszałek, dzisiaj europosłanka, pani Beata Mazurek nawoływała, trzeba wyeliminować Polskie Stronnictwo Ludowe z życia politycznego, z życia publicznego. Mało tego, zostaliśmy wyrugowani ze wszystkich ważnych organów sejmowych. Czyli trudno wierzyć takiemu partnerowi, który by chciał pójść z nami, a nie chciałby nas zjeść. No, a Platforma właśnie was zjada. I ten dużo ostrzejszych słów używał nie kto inny, tylko wasz partner, a dzisiaj wysoki przedstawiciel Platformy Obywatelskiej do kontaktów. O, te SMS-y idą od Kosiniak-Kamysz. Słucha, pozdrawiamy, panie przewodniczący, zapraszam do studio, a nie tylko biednego posła. Nie tylko biednego pana posła Kłopotka tutaj wystawiać, żeby go trzmiel pożar. Ale to tak niemniej, ten Radosław Sikorski mówił o dożynaniu w atachy, więc ostry jest
język w polityce panie Nihilowi, ten język nie powinien przesłaniać interesu polskiego, bo wasz kandydat do Parlamentu Europejskiego z Warszawy, Władysław Teofil Bartoszewski, dwa dni temu w Polskim Radiu mówił mi, że to rację ma w tym wyborze Mateusz Morawiecki, a nie, że przeciwnie stawia się Timmermansowi, nie zaś Platforma Obywatelska forsując Timmermansa. Ale powiem panu szczerze, że my osobiście jesteśmy zadowoleni z tego wyboru, który nastąpił, dlatego że Timmermans to jest socjalista, a my jesteśmy w VPP, czyli w Europejskiej Partii Ludowej, z której wywodzi się bądź jest związana obecna już pani przewodnicząca. Pani Leyen, prawda? W związku z tym jesteśmy z tego wyboru zadowoleni. Natomiast Timmermans, tak? Tak. Tak, dokładnie. On najprawdopodobniej będzie zastępcą, tak słyszę z tego. No będzie. I znowu będzie nas tutaj szczypał trochę. No będzie. A szczególnie rządzących, bo on zawsze podkreśla, że szczypie rządzących w Polsce, a nie Polaków. No ale jak zwał, tak zwał. No. Ale efekt ten sam. I zgrzytać będzie. I efekt ten sam. I skrzyć będzie. No to po co tak Kosiniak-Kamysz, który do pana wyzwania, upiera się, żeby z tym Grzegorzem Schetyną być tak we współzespół. Tak to wygląda ta manipulacja, proszę państwa, w radiu, tak? Bo tego nikt nie widzi. Jak to nikt nie widzi? Panie pośle, to jest kamera. Tak, a gdzie to Kosiniak-Kamysz? No myślałem, że to mam taki specjalny. A to kto dzwoni do pana? Nie wiem, jakiś numer. A to taki uparty, że myślałem, że to przewodniczący. W każdym razie. Tak, żartobliwie powiem panu tak, nie? Żartobliwie panu powiem w ten sposób. Jak pan wie, wszyscy powiedzmy czołowi politycy danej formacji politycznej otrzymują tak zwane codzienne przesłania. Nie, nie tylko czołowi. Ja długo też otrzymywałem, ale już od dłuższego czasu nie otrzymuję, bo oni wiedzą, że Kłopotek i tak odwrotnie powie. No. Czyli tak, jeżeli pan mówi, że jesteście zadowoleni, to przekaz PSL-u będzie taki... Ale na poważnie. Wniosek. To jest lepszy wybór. To jest lepszy wybór, nie ma o czym rozmawiać. Ja również... Wyślę pan gratulacje Morawieckiemu za te trzy noce. Ja jestem za malutki pioneczek, żeby wysyłać gratulacje. A zaproponuje pan Kosiniak-Kamyszowi, żeby mu pogratulował publicznie? Ale ja myślę, że chyba na pewno rozmawiają ze sobą, bo wiem, że mają kontakt ze sobą, także no nie będę wnikał tak głęboko. Natomiast muszę panu powiedzieć, że... A o czym rozmawia premier Mateusz Morawiecki z Władysławem Kosiniak-Kamyszem? Ja liczę na to, że również relacje polsko-niemieckie po takim wyborze się poprawią, a one są trochę takie... No zimne, chłodne, nazwijmy to chłodne. No ale widzi pan, jak pisze Tomasz Lis o tym, że robi zarzut, że Polacy poparli Niemkę. No tą funkcję. No to jest Tomasz Gazeta Wyborcza. No jak Gazeta Wyborcza? No to jest Gazeta Wyborcza. No a jak TVN? To jest TVN. No to jest TVN. Ale to jest całe wasze zaplecze. A jak to jest Polskie Radio 24, to 24. No jakiś, ja tego cytuję. Tak ważną postać po tamtej części. Pan doskonale wie, że zawsze te komentarze dużo zależą od tego, kto gdzie w danym miejscu jest, nie? I w danym momencie, nie? Oj, posponuje pan Tomasza Lisa tak strasznie w tej okazji, wypominając mu, że jest tam, gdzie był. Ale to w takim razie, wracając do rzeczy poważnych, 8 muszkieterów, teraz na ilu pan liczy? Ile szaby? No liczyliście się. To znaczy się. Na pewno to wahadło się podnosi z tej lewej strony, na pewno. Czy ono przejdzie na drugą stronę? To ja panu powiem w ten sposób. Jeśli będzie rzeczywiście realna koalicja PO-PSL, podkreślam, bez lewicy, to najprawdopodobniej tym się zakończy głosowanie na Radzie Naczelnej. Ale jeśli rzeczywiście Platforma przygarnie i już nie odrzuci od siebie SLD, to się skończy Komitet Wyborczy PSL. Mogę iść prawie głowy nie dam, ale na 90% jestem pewny. To co się zakładamy? No a co tu można się założyć? Że Schetyna wam tego nie da? O gąskę. Dobrze. O gąskę. Tylko już drugi raz mi w życiu... Od razu mówię, zapłacę za nią, bo to państwowa gąska. Słusznie, tylko już drugi raz w życiu pan obiecuje, a poprzednio też się nie doczekałem, ale jak polityk coś mówi, że da, to mówi. Obiecałem gąskę? Tak. Poważnie? Poważnie, lata temu. Ale lata temu to... Dawno się... No to przywiozę następnym razem. Dobrze, no. Wyborcy zobaczą. Będę musiał pamiętać. Tak, wszystko. A dziennikarze pamiętają, co politycy obiecują i potem rozliczają. A po jak się okaże, że Grzegorz Schetyna wam tego nie da. I tych nie 8, ale może 16 muszkieterów usłyszy, że macie iść zespół z Platformą i z Sojuszem Lewicy Demokratycznej w tej neokoalicji europejskiej, to Eugeniusz Kłopotek powie, że tą gąskę bierze i idzie sobie? Nie, czy też grzecznie, tak jak w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego, będzie cierpko przełykał tą cytrynę? Nie, pan doskonale wie, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie kandydowałem. No nie kandydował pan, ale nie przeciwstawił się pan tej decyzji, ale się pan podporządkował. No, co miałem robić? Rzucać papierami? No nie, no gdzie? No.
Wie pan, ja do stronnictwa wstąpiłem na studiach i już dokończę mojego żywota politycznego w stronnictwie. Natomiast... Chyba, że w stronnictwo wcześniej dokończę żywota. Ja mimo wszystko jestem tutaj dobrej myśli, że wie damy pan, sobie radę. Ile razy to już... Ja nie ironizuję, ale jesteście rzeczywiście na bardzo cienkiej linii. Ale wiem o tym, doskonale o tym wiem. Ale niech pan z drugiej strony zauważy, że ile to już razy grzebano Polskie Stronnictwo Ludowe. A jeszcze, patrzcie, ono jeszcze funkcjonuje. I powiem w ten sposób. Jeżeli, w co nie wierzę, byłaby decyzja Rady, że idziemy w szerokiej koalicji łącznie z Lewicą, to mnie w takiej drużynie już nie będzie. I mówi to Eugeniusz Kłopotek. Jednoznacznie i stanowczo. Dobra, zapisaliśmy, notujemy. Tak, i mam nadzieję, że nie skończy się jak z gąską. A teraz kluczowe pytanie brzmi, jak będzie taka decyzja, że Grzegorz Schetyna się ugnie. Uzna, że jest już tak lewicową partią, że po prostu jemu samemu już nie może przejść za darmo, a nie oddawać za nic stanowisk SLD, Wiośnie, bo już po tych akcesach ich, że oni chcą wspólnie w porozumieniu, to już nie są potrzebni, bo się i tak nie uśmiechną. To wyobraża pan sobie Eugeniusza Kłopotka, który startuje wspólnie w porozumieniu z Platformą Obywatelską, który sekretarz generalny i sekretarz stanu w rządzie PO-PSL, jak twierdzi prokuratura, przyjął 733 tysiące złotych łapówki, dwa zegarki i nieruchomości w Chorwacji. Wiem, o kim pan mówi. Stanisław G. Gawłowski, tak. Natomiast nie wiem, czy on sobie życzy, żeby mówić G. Pewnie nie. Znaczy, ja panu powiem w ten sposób. W każdej rodzinie może się znaleźć, i teraz stop, na ogół się mówi czarna owca. U mnie są czarne owieczki w zakładzie, nie? To są bardzo porządne owieczki. W związku z tym czarny charakter się może znaleźć. Nie wiem, dopóki nie ma rozstrzygnięcia sądowego, ostatecznych wyroków, to ja bym się trochę hamował. Natomiast jeśli są tego typu historie, nie można tego przerzucać na całą partię, bo jak pan doskonale wie, tego typu ciemne sprawki mogą mieć również i mają, i mieli przedstawiciele innych partii politycznych. Jasne. Ale bym nie rozciągał tego na partię. Okej, tylko partie różnie w sposób reagują. Są tacy premierze, jak na przykład Jarosław Kaczyński, którego byłego swego ministra posadzili w więzieniu, mówię o ministrze sportu przed laty wielu Tomaszowi L. Pamiętam. Ale są też tacy, którzy stawali murem za Gawkowskim i za G, jak i nie odwoływali go, nawet jak siedział w areszcie. No. No tak, ale został później jednak zwolniony z tego aresztu. No wszyscy są kiedyś zwalniani z tego aresztu, ale... No, niech to się zakończy najlepiej procesem sądowym, niech to się zakończy. Pójdzie, no, skoro jest akt oskarżenia, to pójdzie I zobaczymy wtedy, jak sytuacja będzie wyglądać, bo wie pan, no trzeba jednak troszeczkę tych pewnych standardów przestrzegać, że dopóki nie ma prawomocnego wyroku, to patrzy się na człowieka jako na niewinnego. Ale nie jestem pewien, czy jest niewinny. Tego nie wiem. Nie? No, okay. I co tylko, ja będę wydawał wyroki, nie? Tylko czy to jeszcze nie jest ten moment, że powinien zostać przynajmniej odsunięty? Ale nie jest w tej chwili chyba sekretarzem. No, ale to wystarczy? No, w całości... No, ale ja bym proponował nie pastwić się w tym momencie. Nie my jesteśmy prokuratorem, nie my jesteśmy sądem. Ja się nad kimś pastwię, panie pośle, pana bardzo... Niech już to rozstrzygnie niezawisły, mam nadzieję, sąd. I niezależny. Nie, ma pan wątpliwości ku temu, że są mi w Polsce sądy niezawisłe? Wierzę w to, że nadal tak jest. Mhm. To skoro mówimy o partiach, które znikają... Ryszard Petru pożegnał się z polityką. Kamila Gasiuk-Pihowicz... Może i dobrze. Tak, no. Miał być premierem. To są takie jednorazowe gwiazdeczki. Palikot, Petru, nie wiadomo co za chwilę będzie, z Kukiz 15. Sojusz Lewicy Demokratycznej znajdzie się w przyszłym parlamencie, więc wróci. Niektórzy wracają. Jeśli sojusz pójdzie z Platformą, to część wróci, bo przecież największym wygranym w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Europejskiej to jest Sojusz Lewicy. No. Był tu przewodniczący Czarzasty, gratulowałem mu wyniku. On mi powiedział, że mnie zwolni i się nią tylko dojdą do władzy. Więc w porządku. A co z tym, jeżeli się okaże, że po raz kolejny PSL, jeśli pójdziecie sami, nie znajdzie się w parlamencie. Po raz pierwszy w tym wypadku. Nie, po raz kolejny. Po raz pierwszy, poprawiam. Co to ma znaczyć, panie redaktorze? No jak można? Jakoś skleiliście się mi z tą sojuszem Lewicy Demokratycznej. A ja jestem, wie pan, przekonany, że jesteśmy w stanie, nawet idąc samodzielnie, przekroczyć próg 5%. A jak nie, to co? Ja mówię, że przekroczymy. A jak nie, to co? Władysław Kosiniak-Kamysz zostanie zastąpiony przez Waldemara Pawlaka? Ja myślę, że nie będzie takiej potrzeby.
Ale Waldemar Pawlak był dobrym liderem ludowców. Ja wierzę w to również, że Waldemar Pawlak, jeśli będziemy startować samodzielnie jako Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, na pewno weźmie udział w tych wyborach. A jeśli będziecie startować koalicyjnie, to nie weźmie udziału? Przypuszczam, że pewnie nie. Czyli jednak gra na zamianę. Nie. Twardo stoi na stanowisku, że na tyle jeszcze jesteśmy samodzielni i w miarę jeszcze mocni, nie chcąc stracić własnej tożsamości, powinniśmy pójść samodzielnie. Zresztą, jak pan wie, ja też jestem zwolennikiem samodzielnego pójścia. Dwa razy powiedział pan jeszcze, czyli za chwilę nie będziecie już tak mocni jeszcze i tak samodzielni jeszcze. Widzi pan, powiem panu w ten sposób. Tamten wynik z lutego, gdzie aż 86 członków Rady Naczelnej zagłosowało za tą szeroką koalicją, a tylko nas 8 było, no każe mi trochę ostrożniej wypowiadać własne sądy, nie? No, bo widać wyraźnie, że emocje takiego antypisizmu są większe w tym PSL-u. Na złość Kaczyńskiemu odmrożę sobie uszy, a nie tam spróbuję coś zaorać. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, jest to taka przesłanka, jedna z tych przesłanek, która mówi, że Prawo i Sprawiedliwość psuje państwo prawne i należy zrobić wszystko, by Prawo i Sprawiedliwość odsunąć od władzy. No i co nie będzie wcale takie łatwe i proste. Wie pan, w wielkim mieście o nazwie Miasto Stołeczne Warszawa jest taki plakat Kamila Gasiuk-Pichowicz, że tutaj praworządność w całości. Tych plakatów jeszcze wisi mnóstwo. To już powinny być zdjęte. A, powinny być, ale jeszcze wiszą. I okazało się, że to nie wystarczyło, żeby w ogóle dostać się do Europarlamentu, które były najprostsze w tym mieście dla nich do wygrania. Więc może to hasło jest wtórne. Gdyby przyszło panu głosować na koniec, panie pośle, na Waldemara Pawlaka, który ujawnia i prowadzi kampanię, te wasze zamknięte rady i swoje głosy, to panu byłby bliższy niż Władysław Kosiniak-Kamysz? Nie, ja uważam, że akurat prezes Władysław Kosiniak-Kamysz jest bardzo dobrym prezesem. Cieszy się nadal sporym zaufaniem wyborców i ja nie widzę żadnych powodów, by dokonywać zmiany prezesa. Ale oczywiście, u nas jest coś takiego. Kończą się wybory parlamentarne, skończą się wybory prezydenckie, w Polskim Stronnictwie Ludowym rozpoczyna się kampania sprawozdawczo-wyborcza. I wszystko się może zdarzyć. No i trochę to zabrzmiało, tak ta piosenka z Misia Łubu-Dubu, niech żyje prezes z naszego klubu. Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Skądże? Antoni Trzmiel, kłaniam się państwu. Za moment informacje dnia, po czym program popołudniowy, który prowadzi Krzysztof Grzybowski. Zostańcie państwo z Polskim Radiem 24.